I niestety nadszedł ten smutny okres w moim życiu, kiedy to kolejna część Garden of Ban wychodzi na Steamie. Dzięki czemu będę mógł wydać swoje ciężko zarobione 45 zł, aby móc zagrać w to jakże fantastyczne dzieło sztuki. Bo tak, nie mogłem się doczekać po prostu w momentu tego, aż to wyjdzie, tak? Nie spałem po nocach, trzymałem kredens, nie mogłem się doczekać. Kiedy wyjdzie Garden of Ban 6, matko jedyna, najlepsza gra na świecie. Walić to, że piątkę chyba gdzieś zapomnieli po drodze, ale najwidoczniej w czasie produkcji stwierdzili, że nie będą wydawali piątki, bo jest taka słaba. Dlaczego nie pomyśleli o tym wcześniej, w momencie kiedy wydawali drugą, trzecią i czwartą część? Dlaczego wtedy też nie postanowili, że jednak przerwą tą produkcję? I całe to paskudztwo. No ale cóż, miejmy nadzieję, że to nam świąt nie zniszczy, a przynajmniej wam, ponieważ moje święta już będą spartolone po całości w momencie, kiedy zagram w to jakby fantastyczne dzieło i pewnie wiele osób już w internecie wydało jednomyślną opinię. To jest najlepsza część na całym świecie. I tak, to będzie najlepsza część na całym świecie. Do tego, żeby ją odinstalować. Uwaga, ta gra zawiera przerażające obrazy. Czy my mówimy o tej samej grze? Ta gra zawiera przerażające obrazy. No nie mogę się doczekać po prostu. I jest nawet zapowiedź Garden of Ban 7! Czy ten koszmar się kiedyś skończy? Eurofic Brothers, dlaczego wy mi to robicie? Dlaczego to robicie wszystkim ludziom na całym świecie? Tak, nie mogłem się doczekać, kiedy zagram w tą część, bo jakieś zmutowane ślimaki, jakieś owsiki z tyłka kangurzycy wyskoczyły i zaczęły nas atakować. I to są te przerażające obrazy. Dobra, jedyna najfajniejsza opcja w tym menu to było opuść grę, nie? Dla rodzica kopiuj i wklej robią z poprzedniej części. Ale tu mamy, uwaga, mamy wzmianki, że tym razem będziemy znajdowali się w jakimś szpitalu, na którym znajduje się jakiś lizak tam na szafce. Tak, mogę to pominąć? Protect the Queen. No to już możemy odznaczyć, to się nie udało. Protect the Scepter Piece. To nawet nie wiem, co to znaczy. No i oczywiście schowaj się. Aha, nic się nie udało, możemy się tylko schować. No tak myślałem właśnie. A to jest jeszcze pod znakiem zapytania. To może ta część będzie. Będziemy ochraniali jakiś kawałek z scepter, nie wiem co to jest, coś tam. A, czyli to jest nasze zadanie dzisiaj. Okej. O mój Boże, czy to jest? A temu co się stało? Czy on już zgona zaliczył? Tak, mnie też przeraża ta część. Setki wściekłych zwierząt. Człowieku, czy tam żabo, nie chcesz mieć do czynienia ze wściekłym kangurem, nie? Uwierz mi. Nie chcecie mnie zdenerwować dzisiaj. Jesteśmy w poważnych tarapatach, partnerze. Nawet mnie tak nie nazywaj. Połknięty w całości przez ostre zęby, które ułatwią ci trawienie. Co? To mi mają... Wiesz co? A może mnie zeżryj? Może ty mnie pożryj? Tak, wiem jak chodzić w tej grze, nie? To przez 6 części się nauczyłem. Wow, mój wypierdziany samolocik! Jej! Co on potrafi? Jo, super... Dalej nic nie potrafi. Ale to creepy jest, że on tymi oczami za nami podąża, ale głowę nie rusza. No, to jest zagadka logiczna oczywiście, ja muszę użyć teraz swojego 200 IQ. Najpierw muszę tu podlecieć, tak. No przecież trzymajcie mnie. Czy ten dron jest zamknięty w jakiejś szklanym dziadostwie? Jaja sobie robicie. No nie ma, to o co on się zahaczył? Trzymajcie mnie po prostu, ty, jak ci tam było, Toad? Szeryf, Toad, trzymaj mnie, bo mnie zaraz ściści po prostu. A nie skomentujesz tego, że ktoś się śmieje tutaj? Dokładnie te dźwięki dochodzą z windy gdzieś? O Boże! Czuję... Co to za jakaś muzyka z Ugandy leci teraz? Co się dzieje? Tu się uniwersa chyba jakieś przeplatają. To jesteśmy w jakimś multiversum teraz! Dobra, Wakanda w moim sercu! Lecimy! Chodź za mną! I idzie za mną, nie? Nie jest najładniejsze? Tak można powiedzieć o całej grze. Jezu, co to za brzyda to jest? Ja wiem, że gram tylko na wysokich, a nie na ultra, nie? Ale nie mam pojęcia, czy cokolwiek by się zmieniło w tej grafice. Nie no, jest to miód malina. Czuję się jakbym był w... O Boże, ktoś mnie zaczyna gonić! Muszę uciekać! Ratuj się kto może! Przebrzydłe banbany próbują mnie dorwać, bo obraża mi brzydką grafikę! Czy coś mnie goni w ogóle? Halo? Co się dzieje? Po co ta muzyka była w ogóle, jakby nic nie goniło? To tylko światło zgasło, ej. Ale oto jesteśmy. Drzwi otwierają się po aktywowaniu 4 przełączników rozrzuconych po różnych sektorach na tym piętrze. Niegrzeczni gardzą światłem. Powinieneś być bezpieczny, o ile przebywasz w oświetlonych miejscach. Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest znalezienie sposobu na bezpieczne przedostanie się do innych sektorów. Rozejrzyjmy się. Znajdź sposób na bezpieczne podróżowanie z miejsca do miejsca przez ciemność. O matko, wprowadzili tu parkury. Jesus Christ. Tutaj pewnie będziemy musieli
wyjść. To jest pewnie jakaś jumpolina. Uwaga! Parkour hardcore! It's me, Mario! O nie, umarłem! Umarłem! I repeat, I umarłem! No nie, no przecież się zesram jak tam, zanim tam wyjdę. Ja nie wierzę, że oni wprowadzili takie coś. Dobra, pomalutku, pomalutku. No, spokojnie, spokojnie. No i... O, tak myślałem właśnie, że doskoczę tam oczywiście. No przecież, kto to wymyślił? Czemu tu jest tak ciemno? Co to, znalazłem jakieś słuchawki gamingowe? A to są trybiki. Jesus Christ, co to jest? Co to jest? Co to za paskuda? Ja się ruszyć nie mogę teraz, wiecie o tym? Halo? Co to jest? Co to za zmutowana świnka Peppa po przejściach mnie zeżarła teraz? O, a teraz tu jest książka? Co? Wydajesz się dziwny? Nie dało się uniknąć tego przerażającego jumpscare'a. Mówię to bardzo w cudzysłowie, nie? Teraz. Wydajesz się dziwny, tak, jestem dziwny, bo gram w tą grę. Co to, co tu chodzi w ogóle z tymi trybikami? Znowu mnie coś zaatakuje, znowu mnie coś zeżre. Twoja zabawka jest teraz wyposażona w źródło światła? Co to znaczy moja zabawka jest wyposażona w źródło światła? Bambolina! Bambolina, to ty! Powiedz mi, że to koniec tej gry. Błagam, błagam, Bambolina! Hey, partner. Nie nazywaj mnie tak. And imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time. Ta kobieta tak twierdzi, ale wiesz, że to ty ją zamknąłeś? Wiesz, że to ty ją zamknąłeś w poprzedniej części? Dokładnie ty zamknąłeś ją, Sheriff Toad. I didn't say that. My gut feeling's never wrong. And something tells me he is very handsome. Bardzo przystojny. But he came to the right place, miss. It should be safe here for now. Na razie powinno to być bezpiecznie? Tak jakby ci zależało. Wiesz, że twoi uczniowie to konewki, jakieś martwe przedmioty. Tak, upewnij mi się, że jesteśmy żywi, tak. Okej! Super! Nie mogę z tej muzyki! Nie mogę po prostu! Ta muzyka to jest jakiś... Do co mnie pchasz?! Jak ja cię zaraz popnę moim dronem, a ci wjadę w dupala, a ci zrobię po prostu taki... Jesień dupy średniowiecza. Ty, a no tak, bo teraz będziemy chodzili pod dronem, bo zamontowałem mu lampy. Wow, lampkę nocną mu zamontowałem. A mógłbyś być trochę wyżej? Bo jak mam pod to wejść teraz? Ej, dronie mam... Ty, bo ja mówię serio, nie? Mógłbyś trochę... Wiecie, że w tej grze nawet nie można kucać, więc nie wiem jak tam wejść pod to. Może ty musisz uderzyć w jakąś lampę, może wtedy ją naładujesz swoją energią, swoim światłem? Wewnętrznym, swoim ci, nie? Nie naładujesz jej? No ja tu nie wiem, ja tu nic nie widzę za bardzo. To jest autentycznie mega ciemno. Idź w bezpieczne miejsce, no super, ale chyba jestem w bezpiecznym miejscu. Idziemy za tym dronem. No lećże przed siebie. Kto te mechaniki tak zaprojektował, naprawdę. Ja no bawię się przednie po prostu, nie? Najlepiej wydane 45 zł. No jaki super, no. O mój Boże. No daleko jeszcze? Oni zawsze muszą mieć taki rozmach, nie? Muszą po prostu robić pomieszczenia, kurde, wielkości boiska futbolowego, w których nic nie ma totalnie. Nic! I żeby to ukryć... To robią, że wszystko jest po prostu mega ciemne. Żeby nie było widać tej brzydoty. Nie! O nie! Droga mamusiu! Nie będziemy rozmawiali z twarzą tak jak pan Mason powiedział? Przestraszony Miss Meiser party. A to z tą twarzą nie będą mówili. I to była jedna z tych straszniejszych rzeczy, która była w tej grze, a która się nie pojawiła nigdy. Zamiast tego wprowadzili świnkę Peppę po mutacji. No i jeszcze jakieś owsiki oczywiście. Dobra, co my tu musimy znaleźć? Oho! Oho! O, zagadka! Zacznij tu, strzałka w dół. I co? I kolorki są jakieś. I zielone... Gówno, ja nic nie rozumiem. Z tego. A, okej. No tak, przecież to jest karta na Bambam. Gdzie mogła być ta karta? W najmniej oczywistym miejscu. W dupie! Co tu jest napisane? A, twoja dzienna dawka motywacji. Życie jest serią różnych wydarzeń w poprawnej kolejności, które wydarzają się w poprawnej kolejności? Co? 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 I co mam ją zmotywować niby? Do czego? O! Ale ty brzydki jesteś. Are they gone? Tak, poszli. No i następny, co mnie chce po prostu popchnąć, wypchać. Don't worry, I'm not going to hurt you. A to nie jest tak, że ty poprzednim razem wywołałeś tą owsikopalipsę? Ślimakopalipsę? Opowiadając te suchary? But I'm sorry. I truly am. Aha, to szybka przemiana. I don't know what came over me. I just...
couldn't hold myself back. Nie. I knew the consequences well. Tak. And I still went ahead and said that stupid joke. And now the zabiłeś ją kiepskimi żartami. Niestety, tak było. I wouldn't blame you if you don't forgive me. But I will be very thankful if you do. Dobra, idź już sobie. Just know that I'll do my best to szybko make up poszło for what I did. You're here for the switch, for the room where the scepter is. Tak, right? Przyszedłem po berło i wsadzę ci je w dupę. But it's inside of that locker. I can't figure out what to do. No nie dziwię się, jak patrzę na ciebie, to nie dziwię się, że nie rozumiesz. W ogóle to jest główny antagonista poprzedniej części, który był super mega zły, udawał Jokera, a w tej części chowa się w szafie i stwierdził: przepraszam, ja Adio nie chciał, Adio nie wiedział. No i dobra, i spoko, i teraz jest naszym najlepszym psiapsiołką. Co to jest tu na górze? Jakiś szajs, mogę to podnieść? Wow, podniosłem słuchawki. Po co mi słuchawki w tej grze? Chyba, że to na mojego drona są. I co? Czekaj, światła do wewnątrz, światła na zewnątrz. Okej, cokolwiek to znaczy, nie mam pojęcia. Teraz będziemy mogli, wiecie co robić? Będziemy mogli sobie ustawić te fotę. O Boże, jak to mam niby rozumieć? Czekaj, ile mamy tych w ogóle tutaj przełączników? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć przełączników mamy. Rzędów też mamy sześć. Czyli jeśli stąd zaczynamy, to muszę po prostu patrzeć, żeby te kolory się zgadzały. Mam rozumieć. Czyli, o, czyli tu dobrze zacząłem. Czyli lecimy tędy. Dobra, teraz leci ten z tym jednym i dwoma tymi ciemniejszymi. Czyli ten leci. Okej, okay, teraz leci chyba dwa te i nie. Polecimy tu. Dobra, mamy. Dwa jasne muszą być, to są te. Tak, dobra. Jak ja to rozgryzę, to jestem po prostu mega giga czarnie. Teraz ten i ostatni leci ten. I wtedy ta zielona lampka powinna się zaświecić i pewnie to dziadostwo zacznie świecić. Wow! Wow! No i co to robi? O co tu chodzi? Po co to komu? Czy coś się zrobiło? O, uwaga. Co się dzieje? What the hell? Halo! Ja nie chciał! Czemu? Po jaką cholerę się wyłącza światło tutaj? Man, do I feel much safer with the lights on. Okej, okay, dobra, dzięki za info, Mortko. Jeszcze te możemy tu ustawiać w różne miejsca? What? Bandman Kirner Garden? A, to musimy pewnie na tym wyświetlić. Na tym projektorze wypasionym. A, czyli nie da się na środek dać. Okej, okay, rozumiem. No to będzie krzywo. Najwidoczniej tak musi być. Lecimy dalej z tą super zagadką. Sharikat, ale fajna gra! Nie mogę się doczekać, po prostu aż zobaczę, co tam dalej jest! Niesamowite, ale super! Patrz, jaki trójwymiarowy napis zrobiłem teraz. Proszę założyć okulary 3D. O kurde! Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Matko jedyna, musimy się kryć! Jesus Christ! We gotta wait till whatever video is playing outside ends. To po jaką cholerę my to odtwarzaliśmy tylko po to, żeby się schować? Don't say a word. A właśnie, że będę mówił tu cały czas. Nie lubię tej gry. Jest dziadowska. Anybody in there? O, tego im się nawet nie chciało przetłumaczyć. It's your friend, Bam-Bam. Bam-Bam! Need your help. Cześć! O, tam ktoś stoi. Don't even think about opening this door. A właśnie, że otworzę te drzwi. A może bym to zrobił, gdybym mógł. No, what are you doing? Halo? Jakie dziecko? Halo? Jaka padaka ta gra jest. Nie dam się nabrać na tą sztuczkę po raz drugi. Otwórz się. Naucz się pisać. O, nauczył się! Open up! Nope! Open up! Nope! Nope! Dlaczego nie możemy włączyć światła? To było bardzo krótkie wideo. Tak, to wszystko twoja wina. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me. Naprawdę? Naprawdę chcesz mi opowiadać żarty? O matko jedyna, dostanę przełącznik do berła Bamboliny, do jej zabawki, która wibruje i którą sobie wkładała do swojej kangurzej kieszenki. A teraz idziemy dalej. Gdzie my mamy iść teraz? Ja mam go zaprowadzić teraz do tych Bambolin? On będzie szedł za mną. Dobra, to idziemy do szeryfa Toada. No i oni sobie
Ani nie wiem, oni kurna bawią się w Fortnite teraz i budują sobie. Eno, sezon z Fortnite. Co wy robicie? Co to ma, kogo ma to powstrzymać? Chyba mnie, przed graniem w to gówno. No, masz przesranę. Jak go chcesz zlikwidować? Czym? Liścia chcesz mu strzelić? And look who it is. My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind tak, my tak, zdradzam cię z nim, no, dokładnie. I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals. But the queen insisted we give you a chance. I teraz on się zamieni w tego złego? Wow, ale plot twist w tej grze jest, nie? Dobry zamienia się w złego, a zły zamienia się w dobrego. I don't need no partners. I'll find Little Beak. Małego dzioba? We'll rid the world of monsters like you. Potworów jak... No! I'll save you! Let's get out of here! Co tu się dzieje? Bo ja mam uciekać teraz? Halo? O nie! Uciekajmy! A nie, zaraz, czekaj! Dalej są zamknięte te drzwi! Aha, więc uciekliśmy. To wy, no. Czemu duet destrukcji? Jak to przez nas? Moja jedyna wina, jaka zapadła, to to, że w to gram. Za to ty jesteś plasteriną, ulepioną z kupy i też masz zamiar mówić, że masz mózg? Sektor potencjału. Boże, ta gra jedyna miała kiedy potencjał, to była pierwsza część. Ale się dawno skończyło. Dobra, to wy se tu zostańcie, spróbujcie się nie pozabijać, ale jak się pozabijacie, to w sumie nie będzie mi smutno z tego powodu. Bambolina już odeszła na tamten świat, została porwana, bo gość zobaczył, jakie ma super skarpetki i chciał mieć takie same, więc ją porwał. Tak było, no scam. Ślimak ją porwał. Był stópkarzem. Uwaga, więcej plastelin na drodze. O Jezu, jeszcze nie mogę doczekać. Hej, co robicie? Come on, man, we have to get back together. Not a chance. Your jokes are trash. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Let me think about it for a second. Never! Nie wiem, co powiedzieć. Rzadko kiedy nie wiem, co powiedzieć, ale to jest jeden z tych momentów, w którym kompletnie nie mam pojęcia, co powiedzieć. No dobra, zaskakujemy na dół. Wow, wow, wow. Dobra, odpal to! A, on tam nie doleci, bo jest za daleko, prawda? Za mój pilot tam nie sięga! Naprawdę, w powietrzu. A, okej, okay, bo tu jest kolejność. Widzicie, tamten jest fejkowy przycisk. Wow. Otworzą się te wypierdziane drzwi w kosmos. Oho, kolejna plastelina. Ciekawe, jakimi żartami nas tym razem uraczy. No, witaj, mój przyjacielu. The perfect joke! The perfect joke! But it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. Co? I must remember, absolutely no more. Jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Nigdy nie denerwuj kanguru, albo ci oderwą właśnie nogę od twojego tyłka. O, tu jest ciemno ogólnie, czyli jak tu wejdę, to pewnie coś złego się stanie, prawda? No, lepiej tutaj nie wchodzimy. Co jeszcze możemy zrobić? Ban, to ty, mój stary przyjacielu! O, matko! Fajnie, że wróciłeś. Tak, totalne szaleństwo. Nic tak szalonego! Tak jakbym miał w ogóle wybór jakikolwiek. Tu jest jakiś iksik. O co chodzi, że ja tu mam stanąć? Ja mam tu stanąć i mam mu wskazać, gdzie ma przylecieć ten dron? To na coś takiego chorego wpadł. Tu go dam i teraz idę tam, w to miejsce. Ja muszę kliknąć, żeby on tam poleciał i wtedy naciśnie ten przycisk. Rozumiecie, jaka to jest zagrywka? To jest już 400 IQ co najmniej. Ach, dobra, no miejmy to za sobą. Powiedz, że to wcisłeś. No, wow, super! Manda, no dało mi się rozwiązać tę super zagadkę, nie uwierzysz, no
co zrobiłem. Wow, fajnie, że tu jesteś, mordo. Super, pa, otworzyłem te drzwi wypierdziane w kosmos. Chodź, idziemy tutaj, wchodzimy, ale chodź, idziemy. O nie, tu jest ciemno, co my teraz zrobimy? Ban, użyj latarki swojej dupy, wyciągnij. A, tobie to nic nie robi, że tu jest ciemno. A to ja też tak mam sobie tam wejść, jak jest tak ciemno? Ten również wymaga otwarcia, ale co? Czego otwarcia wymaga? Czekaj, Ban, bo ty coś tam do mnie mówisz, że ja tu idę z tym dronem, ale chyba go nie potrzebuję. A, no tak, bo czekasz. O, tu jest bambolina, co ona tu robi? Ktoś ją nabił. Na bolca. No to nie wiem, czy powinniśmy ją ratować. Może ona nie chce być ratowana. Może ona się tu czuje bardzo dobrze. A tu jest więcej bambalin. Zaraz, co? Bambolina? A to jest posąg bamboliny tylko. A już widziałem to w poprzednich częściach Garden of Banban. Też było takie dziadostwo. To się nazywa bambolina, to jest... A mogę ją dotknąć? Mogę ją smyrnąć? Co ja jej mogę zrobić? Mogę ją dronem posmyrać? O co tu chodzi? To jest jakaś zagadka? Banban jest strzałeczka do żarówki. Banban, ty jesteś tu istotnym elementem tej układanki najwidoczniej. No i co? No i gówno, no i co? I co ja mam tu zrobić? Co ja mam tu? O! Oho, i co teraz? A, to tak się przesuwa. A bo to jest Banban, nie bambolina. Sorry, teraz dopiero zobaczyłem. Banbana musimy skierować do żarówy. Czyli ja muszę to tak poprzesuwać, żeby on miał przejście wolne? A to jestem w ogóle coś w stanie coś takiego zrobić? Już tu nie ma tyle miejsca. Tak ja to mam zrobić. A, ja cię też pchać muszę w tyłek po prostu. O to chodzi. Banban lubi, jak się go pcha. No dobra, no nie ma problemu, mordo. To trzeba było tak od razu. Kurde, no kolejne super zagadki, nie? Ale się fajnie bawię przy tych zagadkach. Matko jedyna, ale super. Mam nadzieję, że będzie więcej takich. I co, już obsrało się? Jezu, otworzyło się, dobra. Wow, dobra, mamy pomarańczową kartę. Pomarańczową, czerwoną, nie wiem, trudno powiedzieć. Zresztą tu nie ma znaczenia i tak jesteśmy daltonistami. Wow, otworzyłem ten super wypierdziany pokój. No nie, Banban? Ale super. What is that doing in here? Kill me. Kill me. Ja miałem nadzieję, że to mnie zabije po prostu. A mam biec za nim? Ty, tu jest strzałka jakaś. Mam wbiec w krze... Co to jest za pręd? Tu strzałkę podniosłem całą. O! Nie zjemy jego trzustki? Jesteśmy przyjaźni, ale wiesz co, wydaje mi się, Bamba, że on może nie... Nie być przyjazny. Chłop się teleportował totalnie na mnie, nie? Ta, to jest nasz przyjaciel. Cześć, przyjacielu! Dobra, przyjacielu. Śpieprzaj, przyjacielu! O! Czyli jednak! Tak, jestem twoim wyzwolicielem. Tak się mi odwdzięczasz? Tak się... Nie mogę. Bamba zaliczył zgona. Ale straszne. Wow! Wow! Ten, kogo tam splascył. Oni wszyscy i tak przeżyją. Zaraz wstaną. Mamba, nie uwierzysz, znalazłem kartę, która mi pozwoli otworzyć drzwi, które się zamknęły od środka. Ale mądre, nie? Dobra, Banban, wstawaj, zesrałeś się, mamy miasto do spalenia, znaczy Garden of Banban do spalenia mamy, słyszysz? Banban, no nie, bo mi będzie przykro, że ci się taka stała krzywda, no na pewno. Dobra, idę sobie. I idziemy sobie dalej, a teraz tu jest ciemno, ale się nie przejmuję. Dlaczego? W sumie chyba powinienem. Ale te straszne jumpscary jakoś tak mi średnio przeszkadzają. A za tymi drzwiami znajduje się teraz nasze przeznaczenie. Hold up, let's stay together. A, czyli jednak przeżył. Super. Did you see where Sir Dadadu went after our skirmish? Pan Dadadu? Wait, I know this place. Dadadu? The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. O nie, to znowu te lampki. We have to activate the four locks of the door from down here, but they need fixing first, and they need power. You can fix them if there's power, but I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. A mój Boże, naprawdę? Trigger an alarm, yeah! Which is sure to attract some unwanted guests. Oh! If you could cover me from above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. Dobrze. I'm ready when you are. Dobrze, tato. Dobrze, zrobimy to razem. Dobra, idziemy i będziemy naprawiali te super przełączniki, bo będę musiał go teraz chronić. Start reboot.
O to chodzi? O, o okej. Okay. Dobra. Lampa sufitowi musi się nadawać. Patrz na 12 światów wokół mnie. Okej. Okej, 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 okej. Jak na jak to działa niby? Kto nadchodzi? Mam świecić po tobie, po kim? Zakryj bitek góra z góry. On tak krzywo stoi. Nie wiem, czy on jest zakryty, czy nie. Mam nadzieję, że jest. Wow! Wow, 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 wow! Co to za... Ale kupa normalnie wychodzi z tej rury. Więcej plastelin! One down! Wow, co się stało? Halo? Żyjesz tam na... Ręce opadają po prostu przy tej grze. Może o to chodzi. Jak ten ciapciak się pojawia tutaj w tych rurach, to wtedy musimy wcisnąć ten przycisk. Nie do góry, szybko! Dawaj te ślimaki. Robimy je! Robimy te przebrzydłe ślimaki! Dobra. Nawet spoko minigierka, nie? Jak teraz już ogarniam, to powiem, że jest całkiem git. Najlepsza do tej pory, jaka była zrobiona. Jeszcze jeden! Dawaj! Dobra, bo te ślimoki cię zeżrą później na dole. Musimy ochraniać naszego ziomeczka. Nasz ziomeczek jest bardzo ważny. Bez niego nie damy sobie rady. O, 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 o! Dobra. Dobrze, że one się boją światła. Pyk! I pyk! I pyk! Pięknie. Dobra, resetujemy szybko przycisk i jeszcze tutaj sobie coś nareperujemy. Done! Jest! Udało się! Koniec, poszli? Wow, yeah! Ja też nie chcę ani minuty, ani sekundy dłużej nie chcę w tym miejscu siedzieć. Uwaga, karteczka. Wow, niesamowite! Możecie sobie zapauzować i przeczytać, jakbyście chcieli, ale obrazków nie ma, więc raczej mało co zrozumiecie. Dobra, idziemy dalej. Srata tata, pierdaty i wychodzimy stąd. Ale było super, nie? Dobra, co tu się stanęło? Przejąć berło możemy! I zostaniemy królem i królową. Nothing. It's strange. Jak to nic? I agree. Jak to nic? A ci to co? Nabnab showed up. Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put. Wsadziłem go do klatki. Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. Really? I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Albo właśnie nie rozumie twoich żartów, dlatego nie krzyczy. It's weird being on the same side again after all that's happened. No i znowu mnie po prostu ciśnie w dupa. No po prostu nie rozumiem tej gry. Co jest? Dobra, musimy porozmawiać z przerośniętą ośmiornicą, która raz jest duża, raz jest mała. Zamienia się w zależności od tego. Oho, oho, nie mogę się ruszyć. Przeze mnie, tak, tak, tak. Zwalaj na mnie, tak. Mhm. Plan królowej w swoim ciepłym łóżeczku. I właśnie to bym chciał teraz robić. Siedzieć, leżeć w moim ciepłym łóżeczku, a nie spędzać mojego wolnego czasu grając w TAKONIA! And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that drain me of my trunk my size. A, ty, ja to teraz ogarnąłem, że to jakiś giwanium było, a nie gówno. Because of your foolish decisions. Powrót do dzieci? Dzieci już o was zapomniały. Dzieci to ten. Poppy Playtime teraz. A nie, banbany. Oho, znowu jakieś grzybki bierzemy. Znowu będziemy jechali maluchem przez świat? Czy to jest My Summer Car teraz? Na przystanku jakimś! Na przystanku! Siedzimy! Na autobus czekamy na Podlasie! A to jest... O, ptaszek już zasnął.
Naprawdę, szkolnym autobusem jedziemy? Wow. Tak wyglądałoby właśnie Garden of Banban, gdyby to akcja toczyła się na Podlasiu. To nie jest ten właściwy, widzicie? Nawet koła się kręcą w miejscu! Koła się w miejscu kręcą! Co jest na tej cholernej plaży? Tak to jest, jak bierzecie i kupujecie wakacje last minute od nieznanego sprzedawcy. Ale oni zamulają w ogóle, oni pierdzielą jakieś farmazony, nawet nikt tego nie chce słuchać, możemy już to przewinąć. Opila port... nawet... nie ma rąga, nawet lepiej prowadzi. Actually, I think now would be the time that we just go home. Do you have any idea? I dalej ta smutaśna muzyka leci w tle. Well, no, but the definitely figure it out. Right, Captain? Mogę się rzucić pod ten autobus kolejny, który będzie przejeżdżał? Mam ochotę. Captain? Już nikt cię nie słucha! Rozumiesz? Another bus is here. No. No one wants to conversate to the being who is less useful than the seat you're sitting on. Dobrze, ciśnij go. To jest ten autobus na Podlasie? Możemy... Nie może słuchać już tego pieprzenia! Został porwany, co? Porwali go kosmici z autobusu z Podlasia! Myślę! Nie, co i tam wciągają w ten studio, ale o, ten towar to jest mocny, nie? Porozmawiaj. No i to mi chciałeś pokazać? Wow, dziękuję ci. O, ja cię, kicia mizia, wysrała mi kasetę, dziękuję ci. Uthman? He saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. Ucinam sobie drzemkę. No skoro tak to nazywasz. Nie wiem. Ja go nazywam Banban. Możesz go też dzbanem nazywać. Też to lubi. O, okej, okay, ona była niebieska, ale tak. Znaczy była szara, ale tak naprawdę jest niebieska, czy tam fioletowa. I mam udać się teraz w moje ostatnie miejsce. W miejsce przeznaczenia. Chyba do Conditioning Sector. Dokładnie tam się musimy udać. Ło, wow, chyba Bimber będziemy wędzić teraz. Super, co to za tekstura jest, ja się pytam. Ja wiem, nie gram na ultra i po prostu no są cięcia w budżecie, nie? No i dlatego to... Przecież to wygląda jak z PS1-ki. O, i to jest miejsce, w którym coś nas będzie goniło? Albo i nie? A, to jest to z tego traileru. A, czyli to już jest koniec. A, tu są te bloby? Co to jest? Wielkoludzie? Stop! Hello! Nie rozmawiał z nieznajomymi. Co to są za gremlinki pastelinowe? Nie widziałem waszego ojca. To pewnie nie żyje. Znaczy co? Ma więcej rąk niż ty? No tak. Poszedł po mleko. Nie chcę was martwić, ale on nie wróci już nigdy. Ej, znalazłem cukierka i po jakie gówno mi to. A, bo pewnie muszę znaleźć 80 cukierków, żeby je nakarmić teraz. No dobra, ile tych cukierków muszę znaleźć? Tu jest napisane. 8 lollipopów muszę znaleźć. I co, drzwi się otworzą? Drzwi zasilane cukierkami? Zarąbiście. I co, otworzą się te drzwi? Wow! Drzwi zasilane lizakami! No ktoż by na to mógł wpaść, jak nie Garden of Banban, dobra. I co, ja mam tam skoczyć na dół? Tak po prostu? Mam skoczyć na dół? Jakaś podpowiedź? E? Bolek, lolek? Nie? No to... Oczywiście. Nic mi się nie stało. Zostań na środku. To mnie nie może dopaść. Co? Co się stało? Co się właśnie stało? On mi zaczął coś tłumaczyć, że miałem gdzieś stać na środku, ale ja nawet nie ogarnąłem, o co chodzi. Mnie jakiś ptoszek dopadł. Czyli tu mam stać, tak? Aha, to jest on! Teraz go zobaczyłem dopiero. Duże baterie są rozrzucone. Okej. Okay. Uciekaj, gdy się rozkojarzy. Ale on go nie... O! O!
Niech nam żyje pta... Wow! Oświetlonych namiotów, dobra. Żre mi tego mojego robocika. I co, tu są baterie? Nie wiem, czy ta pochodnia pod tym namiotem to jest... Nie masz jeszcze potrzeby odwracania uwagi? A tu nie bateria powinna być jakaś? A co to jest? A ja mam po tym biec! Strzałki dla debili zrobili, czyli dla mnie. No dobra, to idziemy za strzałkami. Mamy baterię. Ale super. O matko! Ale wybuchy! Patrzcie, co się... Masz, nażryj się! Zeżryj sobie to kupszko! Kry... Myślałem, że jednak tą beczkę będzie wolał zjeść niż mnie. Ach, człowiek się uczy przez całe życie! Co się teraz stanie? Tok się na to rzuci i... Okej. Okay. Dopadł tą biedną beczułkę. A teraz załaduję te baterie i uruchomię... What the hell? Jak to niby działa? I on ma na to usiąść? Czy jak będzie przelatywał, to mam mu to wbić w dupę? Okej. Bardzo... Aktywny. Okej, ptaszek ma zanurkować. Chodź, ptaszku. What? Co? Zrobiliśmy pieczonego kurczaka teraz? Ale mu dupsko wzięliśmy, upiekliśmy. O! Dobrze ci tak! Ale ci normalnie wyjadę teraz tego dupala, nie? Zrobię z ciebie takie KFC. Jedno oko mu w ogóle się zepsuło. Padłem pod tekstury. Nie no, super model, ale fajna plasztelina, normalnie, widać napracowanie. O, otworzyły się te magiczne drzwi. W końcu, nie no, super walka z super bossem. Było strasznie, było przerażająco. Obsrałem zbroję, ale daliśmy radę. Po 10 latach, ale jednak. O, jednak wstał. O nie, drzwi się zamknęły, a to było takie straszne. Otworzą się te drzwi? Czekaj, co się stało? To go zgniotło! To go splaszczyło teraz! I on się z... No i oczywiście nic by się nie stało. Bo cały kisiel się z niego wylał, po prostu wyleciał drugą stroną, zrobił... I się wyleczył. Cześć, Bamba. Ja też nie chciałem tego widzieć. Ale już powciskałem wszystkie przyciski, dzbanie jeden. Nie ma innych przycisków, ty. No. Matko jedyna, no. O, a ty co znowu? Bez rączek. Taki mam zamiar. Teraz jak o tym mówisz, to tak się zastanawiam, czy faktycznie się nic złego nie stanie. Bardzo podejrzana sytuacja. Zacznie mnie coś gonić za moment? Coś mi wyskoczy? Nie? Gdzie jest moja bansolina? Chcę po niej poskakać. O nie, to jest to. O nie! O nie, o nie, o nie. Ja mam po tym skakać dziadostwie, żeby się dostać na drugą stronę? Mogę nie. Już jesteś blisko, Sharikan. Dasz radę. O, to za każdym razem się zamienia. O, to jest problematyczne teraz. O. Okej, tam nie mogę skoczyć, bo mnie to zepchnie. Cibi. Co się stało? Na mnie się bolec wziął i nabił teraz i spadłem. O nie, muszę tam biec. Okej, nic nie czuję. Dobra, widzę tam to wejście. Ty mi nie rób ała. Cibi, ciaba, dubi, daba. Proszę bardzo, mamy tą kartę. Fajnie, jej! A tu coś jeszcze do przełączenia jest? Jest tu coś? Jakaś winda, coś? Przycisk, nie? Do rzuci? Po prostu? Nie ma? Co, mam zaskoczyć na dół i tam iść z buta? Wy to się naprawdę jaja ze mnie robicie. Dobra, poskaczemy sobie po tym, bo przynajmniej jest śmiesznie. No i się skończyło właśnie. Możliwe, że tu twórcy ukryli gdzieś jakąś znajdźkę, ale wiecie co? Mam to totalnie w dupie, nie mam zamiaru tego szukać. Jeżeli mają jakieś znajdźki, to niech sobie zostawią dla innych. Wróciliśmy w to popaprane miejsce i to mi się tak średnio już podoba. Naprawdę to tak muszę się wracać z buta aż tak daleko? Już, błagam cię, powiedzcie mi, że to koniec. Tak, otwarte jest. Wychodzimy z tego? Super! Powiedz, że to jest finito. Że zgubię się, próbując cię znaleźć. Jakie to mądre było. Tak, na pewno się uda. Mm-hmm. I don't think you'll have naughty ones to worry about soon.
A skąd ta pewność niby? Nie uwalniaj go! Przecież on zeżreć nas może! Mnie! Pamiętasz? To jest ten z tych złych! A ta animacja to było mistrzostwo świata. O tak, błagam cię, powiedz mi, proszę! Nawet nie wiesz, jakim będę szczęśliwym kangurkiem, jak się okaże, to jest koniec. Oho, to już wiemy, gdzie cały budżet poszedł. Poszedł w te płytki. Pan Heniu układał je cały ten... cały czas, żeby się wyrobić z tym. Ej, tu jest skrzynia z lutem! Jo, i berło w środku będzie! Będziemy strzelać w ogóle z armat! Będziemy bronić tego! Where'd he go? No przecież jest w skrzyni! Nie widzisz? Jest w skrzyni, wspaniale. Możemy to otworzyć? Już? Nie? Może tu recharge muszę wcisnąć. I shoot! Oczywiście, że tak. Nie! Nab! Ty dzbanie! Coś ty zrobił! Oho, sraka go chwyciła teraz. Nie chciał! Oho! Wielkie cukierkowe berło. Jej! Bamba, zobacz co my tu mamy! It's missing a piece. O nie, faktycznie! That's not good. That's not good! Brakuje jednej części! I co teraz? Oho! Oho, idzie pan ślimak zły! So, this is where the key to my prison was stored away. Impressive work. All switches activated, the big door opened, and the treasure... Nie pozwolimy ci zabrać tego! Nab, strzelaj z armaty! I fear this is the part where I come in and dig all of your hard work for... Nie pozwolę ci zabrać mojego lutu! Wybierzaj stąd! And since I'm not the only one in this room that's good at this... Ale czemu się na mnie mścisz? Przecież ja ci nic nie zrobiłem! No przecież mnie zaraz coś czyści po prostu. Te bombony są takie głupie, że to się w głowie nie mieści. Co się dzieje? Daj buziaczka. Tak, to był wielki plan zniszczenia bambanów. Cały czas. I'll tell you, they are hiding like the cowards you all are. Find them. Where are they? Where are they? Seems that scepter is incompleto. Incompleto. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat? Jakiego kotka chcesz zjeść? Tego dużego? No to powodzenia. Oho, bamban. You know we've always been my friend. But what are friends for if not for times like these? A czym oni teraz pieprzą? Co za ramię go chwyta? My brother! O nie! Bamban, coś ty zrobił! Wszczykłeś mu to dziadostwo zielone! Wow! Co on się zamienił w jakie... Wow! Ci się klepią teraz! Jaki epicki pojedynek! Ja nie mogę! Ten mu lepę za... My też uciekamy? Ale berło chyba bierzemy ze sobą, nie? Ej! Berło! Berło! Czy tylko ja myślę o tym, żeby No i... ślimok mnie zeżre zaraz. Jakiś mały obsrany... Czemu nikt nie pomyślał o Ber? Po co my tu przeszliśmy? Chyba po to perło, nie? Pamiętam. Uciekamy przez tą dziurę, mam rozumieć, tak? No, bo tu biegnie już pierwszy. Szybko uciekajmy tędy! W tym labiryncie dawno i zgubimy! O! A gdzie jest moja winda? Skaczemy tam, do dziury? Czy nie? A, tu jest znowu niewidzialna ściana. Nie mogę. Nie mogę iść? I ten ślimak wpadnie z nim razem do tej dziury. Kłamali, cały czas kłamali. This is my one chance to have an audience. And I am going to take it. Spoko. To było tak głupie. To było tak głupie. Bamban już nas nikt nie goni, tak chciałem powiedzieć od jakichś 5 minut, no ale spoko. Mówię serio, Bamban, nie? Chyba ślimaczek się zgubił w tym labiryncie. Uciekamy z tego strasznego miejsca. Matko jedyna, ale emocje. Oho, Bamban, ty nie wsiadasz? On ich wszystkich zamienił w jakieś potwory.
Co jest? Przekolorował ich. You will be a fine addition to my army. Together! Avengers! Assemble! I'll hold them off. No, na pewno ich powstrzymasz, no. Look for the surgeon. Okej, śpaka. Trzymam kciuki! Powodzenia, Bamban! No tak, oczywiście. Ale ty nie mogłeś usiąść ze mną pojechać. Oczywiście, że nie mógł. Poszukaj chirurga. Błagam, napisz końcowe. Dziękuję. Dziękuję. Wpisz sequel na listę życzeń tutaj. No już lecę to robić. Koniec. W tym roku mam już dość banbanów, nie chcę ich widzieć do przyszłego roku i nawet dłużej. Jedyna fajna opcja w tej grze to jest opuść. Opuszczam to. Co za szajs? Nie mogę. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego? Widzimy się w przyszłym roku. Do widzenia. Cześć.